jako fan gier komputerowych i horroru w każdej formie, to oczywistym jest, że często łączę te obie rzeczy, żeby nie spać po nocach, zagrywając się w kolejne mroczne tytuły. Jedną z moich ulubionych serii gier horror jest The Dark Pictures Anthology, stworzona przez brytyjskie studio Supermassive Games. Każda gra z tej serii stanowi odrębną historię związaną wspólnym wątkiem. Mroczne tajemnice, groza i możliwość podejmowania decyzji, które wpływają na losy postaci. Co jednak ciekawe, seria ta czerpie inspiracje z prawdziwych wydarzeń, legend czy mitów, co dodaje jej dodatkowego wymiaru i sprawia, że fabuła staje się bardziej przerażająca i autentyczna. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić historię prawdziwych wydarzeń, na podstawie których twórcy zdecydowali się oprzeć swoje tytuły. Uwaga, film zawiera spoilery z 4 gier z serii The Dark Pictures. Man of Medan to pierwsza gra z serii The Dark Pictures Anthology, której fabuła opiera się na legendzie o statku Urang Medan, który rzekomo w latach 40. dryfował po Morzu Jawajskim. Załoga tego statku miała zginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Akcja gry zaczyna się w 1948 roku, kiedy wcielamy się w amerykańskiego żołnierza będącego świadkiem masakry na statku, na którym przewożono tajemniczy ładunek. Mordercza fala przeszła przez statek praktycznie bez echa. Praktycznie, bo pozostawiła po sobie jedynie zwłoki z wyrazami skrajnego przerażenia na twarzach. Po tych wydarzeniach fabuła przenosi nas do współczesnych czasów, gdzie piątka przyjaciół wybiera się na ekspedycję naukową w poszukiwaniu wraku z okresu II wojny światowej, który spoczywa gdzieś na dnie Pacyfiku. Finalnie grupa trafia na opuszczony, dryfujący statek widmo. Ten sam, który poznawaliśmy z perspektywy żołnierza ponad 70 lat wcześniej i choć początkowo znajdują jedynie szczątki zmarłych żołnierzy, tak szybko odkrywają, że nie są tam sami. Bez broni i bez możliwości ucieczki, bohaterowie muszą stawić czoła walce o przetrwanie, stawiając się sile, która dokonała masakry na załodze statku wiele dziesiątek lat temu. Legenda o SS Orang Medan to jedna z najbardziej zagadkowych opowieści marynistycznych. Według relacji, w 1947 roku kilka rozgłośni radiowych oraz statków amerykańskich, holenderskich czy angielskich miało odebrać niepokojący sygnał SOS z okolic Morza Jawajskiego. Nadawca, rzekomo członek załogi holenderskiego statku Orang Medan, miał komunikować alfabetem Morsa. Wszyscy oficerowie, w tym kapitan, nie żyją. Leżą w kabinie i na mostku. Prawdopodobnie cała załoga nie żyje. Umieram. Pobliskie statki natychmiast zaczęły szukać lokalizacji nadawcy, w pierwszej kolejności próbując się z nim w jakikolwiek sposób skontaktować, co nie przyniosło żadnego skutku. Stojący na dozorze u wybrzeży Półwyspu Malajskiego amerykański okręt rozpoznania radioelektronicznego USS Silver Star, a w zasadzie jego kapitan, zdecydował się dowodzić misji ratowniczej. Po dotarciu do lokalizacji Orang Medan, ekipy ratownicze znalazły statek dryfujący bez celu. Opustoszały, jakby całkowicie był pozbawiony załogi. Wokół panowała jedynie cisza. Wtedy właśnie kapitan Silver Star podjął decyzję o wejściu na pokład statku w poszukiwaniu ocalałych. Ich przypuszczenia okazały się prawdziwe, gdy zdali sobie sprawę z tego, w jakim koszmarze się znaleźli. Wszystkie osoby na pokładzie były martwe, a ich ciała zdeformowane, jakby widziały coś niezwykle przerażającego przed śmiercią. Na twarzach znajdowano wyrazy skrajnej grozy, a ręce ofiar były uniesione, tak jakby próbowały coś odepchnąć. Nawet znajdujący się na statku pies był martwy, zastygły w tej samej pozie co jego ludzcy kompanii, z okropnym grymasem strachu na pysku. Członkowie załogi Silver Star znaleźli szczątki kapitana, oficerów pokładowych czy oficera komunikacyjnego w miejscach i pozach, które wskazywać miałyby na to, że śmierć nadeszła nagle. Wydawać by się mogło, że wszyscy zajmowali się swoimi obowiązkami, gdy nagle coś dosłownie przeraziło ich na śmierć. Zgodnie z raportami, wszystkie ciała posiadały te same przerażone wyrazy twarzy. Szeroko otwarte oczy, a także były bardzo nagrzane. Mimo panującego wokół zimna, zwłoki nie ostygły, a temperatura zamiast spadać, wzrastała powoli do 40 stopni Celsjusza.
Najbardziej zagadkowy element tej historii stanowi fakt, że mimo poszukiwań nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyn śmierci załogi. Na ciałach nie odkryto żadnych ran, mimo że zastygłe miny wskazywały na ogromne cierpienie w ostatnich chwilach. Kierujący akcją ratunkową doszli do wniosku, że załoga Orang Medan padła ofiarą zatrucia lub infekcji. Prawdziwe śledztwo miało jednak być przeprowadzone na brzegu. Wzięto statek na hol i udano się w kierunku najbliższego portu. Człowiek z Medan, bo to tak właśnie należy tłumaczyć nazwę statku z języka indonezyjskiego, nie chciał wracać na brzeg. Ciągnięty przez inny statek, będąc otoczonym tylko wodą, Orang Medan nagle stanął w płomieniach. Na tajemniczym drobnicowcu doszło do eksplozji, co spowodowało jego zatonięcie. Relacje o wypadku statku i w ogóle o jego historii pojawiały się w różnych książkach i czasopismach czy artykułach. Zeznania świadków z rozgłośni radiowych oraz innych statków również zdają się potwierdzać prawdziwość i istnienie statka Widmo. Jednak poszukiwania jakiejkolwiek oficjalnej rejestracji statku lub zarejestrowanego dochodzenia w sprawie wypadku okazują się być bezskuteczne. Wygląda to tak, jakby Orang Medan nigdy nie istniał. Pisarz i historyk Roy Beaton oraz profesor Theodor Sierzdorfer badali sprawę SS Orang Medan przez prawie 50 lat, każdy z nich osobno. Statek śmierci nie figurował w żadnym ze źródeł, do których tylko udało im się dojść. W żadnym poza jednym. Napisana w 1954 roku przez Otto Milke książka zatytułowana Das Totenschiff in der Südsee, czyli Statek Śmierci na Morzu Południowym, mówi o prawdziwym powodzie, dla którego człowiek z Medan pozostaje tak skrupulatnie ukrywany przez ludzi postawionych wyżej. Mężczyzna zapisał, że statek przewoził źle zaształowany ładunek oleju z witriolem, a większość załogi zginęła z powodu trujących oparów wydobywających się z uszkodzonych pojemników. Według tej historii Orang Medan płynął z nienazwanego małego chińskiego portu do Kostaryki i celowo unikał władz. Orang Medan mógł być zaangażowany też w przemyt substancji chemicznych, takich jak połączenie cyjanku potasu i nitrogliceryny, a nawet i wojennych zapasów środków nerwowych. Zgodnie z tymi teoriami, woda morska dostała się do ładowni statku, reagując z ładunkiem i uwalniając toksyczne gazy, które następnie spowodowały uduszenie lub zatrucie załogi. Później woda morska weszła w reakcję z nitrogliceryną, powodując eksplozję i pożar w następstwie. Inna teoria głosi, że statek transportował gaz nerwowy, który japońskie wojsko przechowywało w Chinach podczas wojny i który został przekazany wojsku amerykańskiemu pod koniec tej samej wojny. Żaden amerykański statek nie mógł go przetransportować, ponieważ pozostawiłoby to ślady na papierze. Został on zatem załadowany na niezarejestrowany statek w celu przetransportowania do USA lub na wyspę na Pacyfiku. I chociaż historia człowieka z Medan stała się przedmiotem licznych spekulacji, nigdy do końca nie potwierdzono jej autentyczności. Sceptycy donoszą, że cała historia mogła być jedynie mitem, który z czasem nabrał cech miejskiej legendy. Nie wiadomo jaka jest prawda, lecz sama nazwa gry Man of Medan pochodzi właśnie od statku Widmo. Statku, który zabijał w niewyjaśniony sposób i w taki sam sposób zniknął. Little Hope to druga gra z serii wydana w 2020 roku i jest w całości oparta na miasteczku Salem i jego niesławnych procesach czarownic. Akcja gry rozpoczyna się od pokazania historii rodziny, której relacje za zamkniętymi drzwiami wydają się nie być do końca normalne. Zwłaszcza jak odkrywamy, że dom rodzinny zaczyna płonąć, a wszystkiemu temu jest winna najmłodsza domowniczka, która, jak się okazuje, potrafi rozmawiać z duchami. Po wydarzeniach z prologu gracz przenosi się na miejsce wypadku autobusu, gdzie piątka pasażerów zaczyna doświadczać dziwnych i przerażających wizji związanych z mroczną przeszłością tego miejsca, w którym się znaleźli. Zostają wciągnięci w historię miasteczka, które zostało dosłownie zrujnowane przez histerię na temat czarownic. Mieszkańcy, kierowani strachem i przesądami, zaczęli oskarżać siebie nawzajem o uprawianie czarnej magii, co prowadziło do brutalnych procesów i egzekucji. Zamknięci w miasteczku, z którego nie ma już ucieczki, pasażerowie odkrywają kolejne sekrety miasta, w którym o nadzieję już zdecydowanie za późno.
W rzeczywistości istnieją cztery miasteczka w Stanach Zjednoczonych nazwane Little Hope. I żadne z nich nie jest tym, w którym toczy się akcja gry. Miasteczko Little Hope, które bazuje na prawdziwym Salem, jest fikcyjnym tworem, ale wydarzenia, na których jest oparte, są jak najbardziej prawdziwe. Procesy czarownic w Salem to jedno z najbardziej znanych i mrocznych wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych. 332 lata temu, w latach 1692-1693, w Salem doszło do masowej histerii, która doprowadziła do oskarżeń, procesów i egzekucji osób rzekomo związanych z czarami. Wtedy też dosyć szybko został wykonany wyrok śmierci na pierwszej czarownicy z Salem. Wkrótce oskarżenia, tak jak i wyroki, zaczęły szybko się mnożyć, powodując falę procesów uprawiania czarnej magii. Wśród zarzutów stawianych oskarżonym najczęściej pojawiały się oddawanie czci diabłu lub paktowanie z diabłem, latanie na miotłach, gromadzenie się na sabatach, spółkowanie z inkubami lub sukubami, kanibalizm, sprowadzanie chorób, opętań, śmierci, impotencji, niepłodności, niszczenie plonów czy nawet kradzieże. Wszystko to jednak zaczęło się od grupy młodych dziewcząt, które zaczęły wykazywać dziwne, histeryczne zachowania. Uważano, że są one opętane przez demony, a odpowiedzialność za to zrzucano na kobiety podejrzane o uprawianie magii, które oskarżyły same poszkodowane. Słowa te potwierdził nowo przybyły do Salem lekarz, który zwalił winę opętania na te diabelskie moce. Lokalną społeczność tworzyli Purytanie. Radykalni, bardzo pobożni protestanci. Była to społeczność o bardzo wysokim poziomie kontroli, więc każde odstępstwo od normy mogło sprowadzić nieciekawe konsekwencje dla osoby łamiącej reguły. W wyniku tej paniki w ciągu kilku miesięcy oskarżono ponad 200 osób, z czego 30 zostało skazanych, a 19 stracono na szubienicy, która stała się swoistym symbolem mrocznego okresu Salem. Poza klasycznym sposobem pozbawiania życia, wiele osób stracono poprzez tortury w najróżniejsze sposoby. Wśród skazanych nie było tylko czarownic, jak powszechnie się uważa. Znalazły się tam zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a ich procesy były często farsą opartą na dowodach z plotek, uprzedzeń czy niewiedzy. Choć nie zawsze skazanie kończyło się śmiercią, to było tak stosunkowo często, a alternatywą była chłosta i wygnanie z miasta, co często też kończyło się późniejszym samosądem. Szaleństwo trwało zaledwie pół roku, ale jego skala sprawiła, że polowania na czarownice z Salem stały się najpopularniejszym procesem czarownic w historii. Ostatnia rozprawa w Salem odbyła się w styczniu 1693 roku. Uniewinniono wówczas 49 osób, które wcześniej oczekiwały na skazanie za praktykowanie czarnej magii. Podobno. Co ciekawe, podczas procesu w Salem jeden przypadek dosyć mocno wyróżnił się spośród pozostałych. Giles Corey został posądzony o czary przez miejscowe kobiety, co poskutkowało osadzeniem go w więzieniu. Wiedząc, że zarzuty o czarnoksięstwo będą skutkować jego śmiercią, mężczyzna postanowił po prostu zrezygnować z procesu. No ale jak? Zgodnie z ówczesnym prawem, a prawo było wtedy bardzo respektowane, przyznanie się do winy lub jej zaprzeczenie dawało podstawy do wszczęcia postępowania sądowego. Corey postanowił, że nie dopuści do tej sytuacji. By zmusić oskarżonego do ustosunkowania się do zarzutów, prawo pozwalało też na torturowanie poprzez miażdżenie. Polegało to na położeniu oskarżonego na plecach, a następnie na deskę umieszczoną na jego klatce piersiowej układano coraz więcej ciężkich głazów. Robiono to do czasu wymuszenia konkretnej deklaracji lub do śmierci oskarżonego. W przypadku Correa było podobnie. Mężczyzna stał się jedyną ofiarą tej metody podczas procesów w Salem, konając przez 3 dni pod stertą kamieni. Ostatnie jego słowa miały brzmieć: więcej ciężaru. Supermassive Games nie pominęło tej tragicznej historii mężczyzny, a identyczny przypadek tortur można zauważyć właśnie podczas rozgrywki w Little Hope. Nie była to jedyna, tak głupia, niepotrzebna i w zasadzie źle przeprowadzona śmierć. Znany jest też przypadek kobiety, która została utopiona, co prawda nieprawnie, lecz był to samosąd wykonany przez mieszkańców miasteczka.
Jeżeli związaną wiedźmę wrzucimy do wody, a ta się w jakiś sposób uwolni i wydostanie, to faktycznie jest wiedźmą, bo siły diabelskie pomogły jej uniknąć śmierci. Jak można się domyślić, z reguły takie kobiety nie wypływały, co świadczyło też o ich niewinności i zarazem śmierci. Co zatem tak naprawdę przyczyniło się do wybuchu paniki w małej miejscowości? W pierwszej kolejności należy spojrzeć na tło społeczne i kulturowe tamtej epoki. Nowa Anglia w XVII wieku była miejscem, gdzie strach przed diabłem i czarownicami był głęboko zakorzeniony w świadomości mieszkańców. Purytanie wierzyli, że zło jest realnym i bezpośrednim zagrożeniem, które może przybrać postać czarów. Wielu historyków uważa, że procesy czarownic były wynikiem kombinacji kilku czynników, w tym stresu społecznego, konfliktów wewnętrznych, ale także i toksycznej atmosfery religijnej, która podsycała strach i przesądy. Tamtejsze społeczeństwo od dłuższego czasu żyło w napięciu. W odizolowanych osadach, w ciemnych, zadymionych domach żyło się w mroku, a w mroku człowiek uważniej wytęża słuch, wyobraźnia pracuje żywiej i kwitnie to, co święte i tajemne, a także i to, co mroczne i profanacyjne. Mimo że procesy w Salem są najbardziej rozpoznawalne, tak polowania na czarownice były praktykowane na całym świecie, również i w Polsce. Gdy w Salem wybuchła obsesja na punkcie czarnej magii, w Europie stosy, na których palono czarownice, już powoli dogasały. Szacuje się, że od 1450 do 1750 roku miało miejsce ponad 80 tysięcy różnych procesów o czary, a 35 tysięcy z nich zakończyło się egzekucjami potencjalnych czarownic i czarowników. Do dziś utrzymuje się przekonanie, że możliwe jest wyrządzenie komuś krzywdy za pomocą czarów. Bzdurne wierzenia mieszkańców Salem sprzed ponad 300 lat do teraz praktykowane są w niektórych krajach Afryki, co skutkuje, jak i wtedy skutkowało, oskarżeniami, samosądami i paniką lokalnych mieszkańców. I tak jak wtedy, taką masową psychozę można poczuć, będąc w środku wydarzeń Little Hope, miasteczka pozbawionego nadziei. House of Ashes to trzecia część antologii, której akcja toczy się w 2003 roku, podczas inwazji na Irak, gdzie grupa amerykańskich żołnierzy odkrywa podziemne ruiny starożytnej świątyni. Wkrótce okazuje się, że podziemna budowla skrywa mroczne tajemnice, a jej głębiny okazują się być świątynią boga Pazuzu, demonicznej istoty, która według mitologii mezopotamskiej czy sumeryjskiej była związana z chorobami i plagami. Jako grupa żołnierzy musimy stawić czoła nie tylko wrogim siłom, ale i również starożytnemu, nadnaturalnemu złu w postaci wampirzych demonów, mitologicznych posłańców Pazuzu. Nic dziwnego więc, że osamotniona jednostka wojskowa znajduje się bez kontaktu radiowego, gdy członkowie zespołu zaczynają znikać jeden po drugim. Mitologia mezopotamska jest jedną z najstarszych znanych ludzkości, a jej wpływ jest widoczny w wielu późniejszych kulturach i religiach. Wśród licznych bóstw i demonów, Pazuzu zajmuje szczególne miejsce jako jeden z najbardziej złowrogich bogów. Wywołanie go jednak nie jest takie proste, a największą zadrę dla bogów wyrządził Naram-Sin, władca Imperium Akkadyjskiego, który panował w okolicy 2200 roku przed naszą erą. Pod rządami Naram-Sina Imperium osiągnęło swój maksymalny zasięg i rozwój, jednocząc pod jedną władzą mówców asyryjskich, babilońskich i sumeryjskich. Był pierwszym znanym królem mezopotamskim, który rościł sobie prawo do boskości, przyjmując tytuł Boga Akkadu. To właśnie jego przekonanie o własnej boskości, ta pycha, pozwoliła mu na butę przeciwko bytom wyższym. Głównym zagrożeniem zarówno dla graczy House of Ashes, jak i dla podwładnych Naram-Sina było to, co czekało uśpione w ruinach. Wynik mitologicznej klątwy, pozostawionej przez Naram-Sina po tym, jak wystąpił przeciwko własnym bogom. Zaatakował więc świątynię i zgodnie z mitologią sprowadził na swoje królestwo plagi, zarazy i demony, co zostało okrzyknięte klątwą Akkadu. I tutaj dochodzi do rozbieżności między grą a rzeczywistymi wierzeniami Sumerów. W Domu Popiołów to Pazuzu jest odpowiedzialny za powstanie demonów oraz wybicie ludu Akkadu poprzez narzucenie klątwy. W starożytnej religii mezopotamskiej Pazuzu jest boskim demonem,
personifikacją wiatru i sprawował władzę nad pomniejszymi demonami. Pazuzu potrafił przynieść wiatry mogące wywołać susze i plagi. Wierzono, że potrafił wywoływać choroby, szczególnie wśród dzieci i kobiet w ciąży, które był również w stanie chronić przed innymi demonami, oczywiście w zamian za służbę. Pazuzu był często przedstawiany jako oskrzydlona bestia z ciałem człowieka i głową lwa lub psa, pazurami orła i wężem zamiast ogona. Jego obecność w mitologii mezopotamskiej odzwierciedla głębokie lęki ludzi żyjących w tamtym regionie, związane z tym, co było mu tak bardzo przypisywane – choroby i plagi. Historycznie też jedna wzmianka o klątwie pochodzi z poematu napisanego setki lat po panowaniu na Ramsina, który zdawał się go demonizować i wykorzystywać jego porażki jako ostrzeżenie dla przyszłych mezopotamskich władców, aby ci nie byli nieostrożni w rządzeniu i podbojach. Poemat i późniejsze legendy z niego zrodzone wspominają o wielkim głodzie, ponieważ uprawy nie przyniosły plonów z powodu braku deszczu. Ogromna zmiana klimatu, która zmieniła niegdyś żyzne miejsca w jałowe krajobrazy, miała być właśnie tym, co Pazuzu przynosi w ramach zemsty. W rzeczywistości, co ciekawe, uczeni uważają klątwę za fikcję. Historię instruktażową, która nauczyła Sumerów znosić głód, porażki i kaprysy bogów. Według spisanych opowieści to nie Pazuzu, a bóg Enlil zwraca się przeciwko królowi Naramsinowi przez jego bałwochwalstwo. Początkowo król okazywał skruchę, ale po latach bez odpowiedzi od bogów, Naramsin postanawia podciągnąć ich do odpowiedzialności. Zbiera armię i maszeruje do miasta Nippur, aby splądrować świątynię Enlila. To bluźnierstwo jest tak wielkie, że Enlil zaciąga bogów przeciwko Naramsinowi, wysyłając swoich podwładnych, aby zrównali Akkad z ziemią. Imperium rozpadło się, zapomniane i pogrzebane w piaskach. Stąd też właśnie nawiązanie do samej nazwy gry. House of Ashes, czyli Dom Popiołów, jest symbolem mezopotamskiego Domu Pyłu, który jest światem podziemnym, światem umarłych. Jest to odniesienie do sumeryjskiego mitu, w którym mówi się, że dusze zmarłych udawały się do Domu Popiołów, gdzie żyły w prochu, nękane przez demony podziemnego świata. Historia Sumerów cierpiących przez Pazuzu czy Enlila jest, no właśnie, tylko mitologią. Wierzenia te nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Mamy jednak dowody na to, że kiedyś rzeczywiście czczono dane bóstwa. I tak samo jak miasto Akkad, zapewne wiele więcej zapisków do tej pory tkwi pochowanych głęboko pod ziemią. The Devil in Me to czwarta i obecnie ostatnia część antologii The Dark Pictures. Gra opiera się na postaci Henry'ego Howarda Holmesa, uważanego za pierwszego seryjnego mordercę w historii USA. Holmes, który działał pod koniec XIX wieku, zbudował hotel, znany jako Murder Castle w Chicago, który został zaprojektowany jako labirynt pełen ukrytych przejść, pułapek i pokoi tortur. W tym mrocznym budynku miało zginąć wiele niewinnych ofiar. Kolejnymi ofiarami miała być sterowana przez gracza grupa filmowców, którzy zostają zaproszeni przez tajemniczego Guntera Dumeta na prywatną wyspę, na której ten zbudował hotel przypominający ten z czasów świetności Holmesa. Tajemniczy znawca historii H.H. Holmesa posiadał na wyłączność dostęp do kilku osobistych przedmiotów denata i oryginalne plany budynku labiryntu, dzięki którym odtworzył jego część. Hotel ma być swoistym muzeum, który odwzorowuje zbrodnie dokonane przez seryjnego mordercę. Wkrótce okazuje się jednak, że budynek wcale nie jest tym, czym powinien, a ekipa filmowa zostaje uwięziona w prawdziwym labiryncie śmierci, których powoli wyłapuje następca Holmesa. Henry Howard Holmes, bo o nim mowa, miał podczas aresztowania powiedzieć, że urodził się mając w sobie diabła. I to jest ewidentna prawda. Młody Herman Webster Madgett, bo to takie imię i nazwisko było jego prawdziwym, rozpoczął swoje życie od oszustw, podstępów i manipulacji. Herman od najmłodszych lat wykazywał oznaki niezwykle wysokiej inteligencji. Zainteresowany medycyną, często łapał zwierzęta i przeprowadzał na nich operacje, co było częstym problemem przyszłych seryjnych morderców. Od młodego wieku wraz ze swoim profesorem anatomii okradał groby.
profesor w celach medycznych i naukowych, Holmes w celu wykorzystywania zwłok do oszukiwania firm ubezpieczeniowych. Rozkoszował się okradaniem ludzi z ich pieniędzy lub wprost okradaniem banków, kupując rzeczy lub nieruchomości na kredyt, którego nie miał zamiaru spłacać. Dopiero po ukończeniu szkoły medycznej Madgett zmienił nazwisko na Henry Howard Holmes, aby uniknąć organów ścigania. Następnie przeprowadził się do Chicago w 1886 roku i został farmaceutą. Takie życie raczej nie było jego wymarzonym, więc szybko postanowił to zmienić. Kiedy właściciel apteki, w której pracował Holmes, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, ten przekonał żonę mężczyzny, aby pozwoliła mu kupić sklep. Podobno wkrótce po tym zakupie wdowa zaginęła i nigdy więcej już jej nie widziano. Po zostaniu właścicielem apteki, Holmes kupił pustą działkę po drugiej stronie ulicy. To właśnie tam zbudował swój niesławny hotel targów światowych, World's Fair Hotel, którego nazwa wśród lokalnej społeczności szybko zmieniła nazwę na Zamek Morderstw. Zapewne dlatego, że, jak się później okazało, wyposażony był w tajne przejścia, komory gazowe, zapadnie, dźwiękoszczelne pokoje i duży piec do spalania ciał swoich ofiar. Holmes sporej części dokonał własnoręcznie. Sporo też podczas budowy pomogły mu firmy, którym ten nie zapłacił. Przyszły psychopata poza ogromną wiedzą na tematy medyczne był również inżynierem, architektem, budowlańcem, ale także i genialnym manipulatorem, czego nie bał się wykorzystywać. Po zakończeniu budowy w 1891 roku Holmes zaczął umieszczać reklamy w lokalnych gazetach, reklamując swój hotel jako idealne miejsce na nocleg podczas nadchodzących światowych targów. Dodatkowo umieścił również reklamę matrymonialną, przedstawiając się jako bogaty, pracujący mężczyzna szukający żony. Jest to trochę zabawne, wiedząc, że Holmes był już po dwóch ślubach i wielu innych związkach, ale jego partnerki dziwnym trafem zawsze znikały, tak jak wszyscy inni. Zarówno pracownicy, przyszłe potencjalne partnerki czy goście hotelowi, wszyscy wchodzący do hotelu w towarzystwie Holmesa nigdy nie byli widziani, jak z niego wychodzą. Henry jednak nie pozbywał się swoich ofiar natychmiast. Świeżo wybudowany zamek, labirynt, przyciągał uwagę mieszkańców i turystów odwiedzających Chicago. Samozwańczy doktor nie pozostawiał niczego przypadkowi i dbał o to, aby trafiały do niego tylko osoby, których obecności sobie życzył. Porwanym czy zatrudnionym osobom wykupywał polisy na życie, będąc przy tym ich jedynym beneficjentem, gdy owe życie dobiegało końca. Nie było to jednak jego jedyne źródło dochodów. Niektóre szkielety swoich ofiar sprzedawał szkołom medycznym, zarabiając po raz kolejny na cudzej tragedii. W 1893 roku w Chicago odbyły się wcześniej wspomniane światowe targi. Atrakcja, która trwała od maja do października i przyciągnęła miliony turystów z całego świata. Holmes wiedział, że ci goście będą potrzebowali miejsca na nocleg i wykorzystał tę okazję. Wielu z tych, którzy zameldowali się w jego hotelu, nigdy się nie wymeldowało. Hotel składał się z setek różnych pokoi, z których wiele było dźwiękoszczelnymi pułapkami bez drogi powrotnej. Były tam korytarze krętych labiryntów, komory gazowe, schody, które nie prowadziły donikąd i strome zjeżdżalnie, które prowadziły bezpośrednio do piwnicy, która pełniła funkcję laboratorium. Problemy pojawiły się, kiedy zbyt wielu wierzycieli dopominało się o swoje skradzione lub nieoddane pieniądze. Doktor zdecydował się więc opuścić miasto i ukryć przed policją, a w tym pomagał mu jego partner, Benjamin Pietzel. Panowie wspólnie oszukiwali i okradali ludzi w wielu innych stanach Ameryki. W końcu Holmes wpadł, lecz nigdy nie został aresztowany za morderstwo. W rzeczywistości został aresztowany za próbę oszukania firmy ubezpieczeniowej, lecz szybko się okazało, że do tego wykorzystał zwłoki swojego partnera, Benjamina, którego zamordował, by z niego również czerpać pośmiertny profit. Rozgłosu śledztwa w sprawie zabójstwa nadawały kolejne odkrywane zbrodnie Holmesa. Kwestią czasu było, aż ktoś dotrze do jego posiadłości w Chicago. Podczas przeszukania hotelu Holmesa władze odkryły jego salę tortur, a także poważnie oszpecone ciała,
okaleczone niekiedy do tego stopnia, że nie dało się ich rozpoznać. Finalnie w trakcie procesu przyznał się do 27 morderstw, chociaż badania i odnalezione ciała sugerują, że liczba ofiar mogła przekroczyć 200. To podczas procesu Holmes wypowiedział słowa, które stały się tytułem omawianej wcześniej gry. Jest we mnie diabeł. Próbował się wykręcić od kary, twierdząc, że był szalony, opętany. Urodził się ze złem stojącym za nim jako jego opiekun. Życie oszusta Holmesa zakończyło się 7 maja 1896 roku, gdy miał zaledwie 36 lat. Kara wymierzona mu została przez powieszenie. Mężczyzna przed śmiercią kazał zabetonować swój grób z trzech powodów. Po pierwsze, aby jego zwłoki nie stały się obiektem badań medycznych. Bał się również tego, że stanie się pożywką dla hien cmentarnych. W końcu doskonale wiedział, jak łatwo jest obrobić nieboszczyka. Ale najważniejszym powodem było to, by diabeł, który w nim drzemał, nie wyszedł w poszukiwaniu nowego żywiciela. Zamek morderstw po śmierci Holmesa został przebudowany i otwarty jako atrakcja turystyczna. Nazwano go Zamkiem Horrorów Holmesa, jednakże budynek spłonął chwilę po otwarciu i nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru. Niektórzy kryminolodzy nie klasyfikują Holmesa jako seryjnego mordercy, ponieważ pomimo jego szału zabijania był on motywowany chciwością i własnym interesem, a nie dreszczykiem emocji związanym z samymi morderstwami. Ważnym jest jednak to, że to on uzyskał przydomek pierwszego w historii seryjnego mordercy, którego historia żyje do dziś, przypominając, jak daleko może sięgnąć ludzka deprywacja, gdy zło spotyka się z inteligencją i brakiem moralności. Czarne serce. You don't seem to understand. I was born with the devil in me.